Siemanko! Dzisiaj vlogujemy. Słuchajcie, jedziemy na spotkanie do Białegostoku i jedzie ze mną Nami. Cześć! Nami, słuchajcie, kameruje, więc będzie więcej fajnych ujęć. Tankowałyśmy auto i teraz pójdziemy sobie do Maka. Kościu, co ty robisz? Myślałam, że on nam pokazuje, gdzie mamy stanąć. Nie wiem. Dobra, staniemy sobie tu. Pokaż. Wczoraj znalazłam tą piankę za 6 zł, kupiłam netto. Znajdziłaś tę piankę? No. Ale ładnie. Z wynitych. Za dzieciaka je zawsze używam. Teraz jak pofarbowałam, to włosy musiałam ściąć, bo nie schodziło. Ładne. No. Ja za dzieciaka, słuchajcie, włosy bibulą farbowałam. Ja też. Na różowo oczywiście. Taki fajny myk. Ale kupiłam też jakiś czas temu w Empiku takie coś małe i że po prostu szurasz tym po włosach i robisz te pasenka, nie? No, to coś takiego mi kiedyś no. Ten, no chyba Wielkanoc kupiłaś, takie jakby kredy? Ja nic nie pamiętam ogólnie. Ale miałam to nagrać na właśnie takiego shorta czy coś tam, nie? Jeszcze tego nie zrobiłam, ale zrobię. Słuchajcie, dzisiaj same nowości. Nami, pierwszy raz ze mną na spotkanie. Jesteśmy w trasie ponad 300 km jeszcze, albo nie, ponad 500, nie wiem. Nie zwróciłam uwagi. Przed 11 pokazuje nam, że będziemy, więc w sumie teraz jak tu siedzimy i będziemy jadły, to będziemy pewnie po 11, mi się wydaje, nie? Bo trzeba do tego dodać, wiesz, że my będziemy stawać i tankować. No. Wiem, że mi starczą włosy. O Boże. Ja wodą wziąłam tak. To moje baby hairy. Mi nie rosną. Albo ten, albo popalony, nie wiadomo. A no i ty w Maku, gdzie się pierwszy raz testujesz małe pączki. Właśnie, i nowości, tak, to... I kawę piernikową. Kawa piernikowa, latte piernik, czy coś w tym stylu, więc no, spróbujemy takie coś, powiem wam, czy dobre. I jeszcze są właśnie małe ponczusie. I to też właśnie dzięki Nami, bo ja nie wiedziałam. No mówi, spróbuj, to spróbujemy. Telefon mi się ładuje, dlatego jesteśmy tutaj, bo tak to jakby ja nie musiałabym stawać tu siedzieć, w sensie w Maku, ale musi się telefon naładować, bo zapomniałam tego dzisiaj zrobić. Dzisiejszy dzień jest w ogóle jakiś taki nieogarnięty, dlatego nawet telefon mi pada, a muszę go mieć. Także no, nawigacja jest potrzebna. No i słuchajcie, idziemy tu na spotkanie. Zrobimy wam jeszcze room tour w hotelu. Bo ja w ogóle w Białymstoku, o to też kolejna nowość, nigdy nie byłam w Białymstoku. Ja też nie. Duży wybór w hotelach był, wzięłam jakieś tam blisko centrum po prostu. I zobaczymy, czy będzie ładnie. Wydaje mi się, że tak, bo to jest, wiesz, taka sieć Hiltona, więc wydaje mi się, że będzie ładnie. Bale, ja nie widziałam, że to aż tak luksusowo. Przestań, to tylko tak się ten. Ale w ogóle tak, śmieszne, bo mi się teraz skojarzyło z osobami, które ze mną nagrywają, bo na przykład mówię Laty Piernik, a jest taka osoba Hilton. O nazwie Piernik. I Hilton pies, który w trojaczkach występuje. Mówię, gdzieś słyszałam Hilton, ale to na pewno nie był hotel, nie? Do hotelu Hiltona, więc słuchaj, to jest przeznaczenie, nie? O mój Boże. Ogólnie. Dzisiaj też, o, uwaga, nowość po długim czasie, nagrywam aparatem, bo wcześniej nagrywałam telefonem. Wszystko telefonem, bo było mi wygodnie, wiesz, wyciągam mały, tak nie widać go za bardzo, ale pisali mi o jakości, nie? Że jak już się robi ciemno, to tak, ja wiem, że to średnio wyglądało, dlatego tu wydaje mi się, że będzie ładniej i że no, że wam się to spodoba. Tak. I w ogóle później wam pokażę mój outfit na właśnie wyjście. Słuchajcie, to jest nasze zamówienie. No i mamy te ponczusie tak posortowane. Teraz tak, to były jakieś... Jakie owoce? Owoce leśne. Leśne, no. Białe to był chyba biała czekolada, ale nie jestem pewna. I czekolada jakaś? Nie, orzechy. A, orzechy. I orzechy podobno smakują jak Nutella bądź nadzienie z Kinder Bueno. Dobra, to będziemy wszystko testować, a tymczasem ja jak zwykle magdab, więc... bon appetit! Test piernikowego latte. Dobra, otwieramy. Powącham. Pachnie ładnie piernikiem. Dobra, zobaczymy, ale nie pamiętam, czy było kiedyś piernikowe latte. Kojarzysz, że chyba było pumpkin spice latte w Maku, czy mi się wydaje? Piernikowe zawsze było? Ja nie pamiętam, ja mam sklerozę. Gorące, no, żartuję. Ej, dobre. A jeszcze tak po chwili czuć ten taką... Co to jest takie na pierniku? Chyba tak, tak. Dobra, nie będę już tu siedzieć dłużej, słuchajcie. Idziemy do auta i będziemy próbować te nasze te ponczusie po drodze też i pić tą pyszną piernikową latę. Po tym wszystkim, co my zjadłyśmy same, będziemy wyglądać jak ponczusie, coś czuję? Tak.
ostatnio mówiłam w Maku, że ponad 300 km, a to teraz jest ponad 300. Wtedy było ponad 500. Wstajemy, chodzę. Wtedy było ten, ale dobra. Mamy paliwo, więc można jechać dalej. Idziemy zapłacić. Idź. Nami płaci. Dobra, jedziemy. Zajechałyśmy w końcu. Już wzięłam karty i zapłaciłam za parking. To rezerwowałam przez telefon. Jedziemy szybko, bo jest tak zimno, że ja się telepię po prostu. Wracamy. Nami mnie, słuchajcie, zagadywała non-stop. Gadała i gadała. Nieprawda. Żebym zapomniała zjechać normalnie do tego białego stoku przez nie. Lunia. To będzie tu. I to będzie tu. Zatrzymujemy się w Hiltonie, więc pozdrawiamy Hiltona Stojaczek. Jezus, jak mi zimno. Nie śmiej się, co? Proszę dzwonić domofonem. Jak ja nie sięgnę, jak ja mam sięgnąć? Hello. Welcome. Please come in. Thank you. Bye. Have a nice day. Macie gusto. Czy coś? Miejsce parkingowe w ogóle nie mamy jakiegoś przypisanego. Możemy sobie stanąć, jak chcemy. Bierzemy największe. Stoi na dwóch. Patrzę bardziej, żeby może tu windę czy coś było blisko. Gdzie to? Tu winda, nie? Nie, to są schody pewnie, a nie winda. No. Chciałabyś windę. Dobra, tu jest spoko, ale w sumie najlepsze są takie miejsca, żeby były pojedyncze, żeby nie ubili auta. Stajemy tu. Kiedyś byłam w jakimś hotelu, nie pamiętam. Jakby coś, nie wiem, jakaś taka byłam. I parkuję. I w ogóle był taki gumowy słupek pomarańczowy, nie? Na miejscu. O, właśnie nawet taki jak tam stoi, nie? Oho. I no, nie pojechałam jeepem na niego. Nic nie czułam ani nic, wiesz, jeep jest mega wysoki, to w ogóle nic się nie stało. A, dobra, może nie będę tak cofać, bo mamy w bagażniku jeszcze. Dobra, git. Ale już mi się, szczerze mówiąc, chce spać, nie? I syplenie, oczywiście mam drugie zęby na zębach. Do dziś nie wyjaśniłam dlaczego, ale nieważne. Widzowie, Nami mnie okłamała. Nieprawda. Patrzcie, zerkam, a tu jest neoangin, a ona powiedziała, że ona nie jest chora. A to jest najlepszy plecak na świecie, czyli Bella Style. A ja nie miałam w co się spakować i nie mam plecaka Bella Style, więc nie mam fajnych po prostu rzeczy do segregowania. To jest mój worek. Puka worek. Może i do ręki. Jaki worek? Nie jestem tylko najlepszego sklepu na tak świecie. Dobrze, dobra, pakujemy się. 3, 3, 2. Czyli w lewo. Tyle lewo. Pamiętam. To ładne obrazy. Ups. To? Idziemy. Czekaj, bo... Okej. Okay. Czasem się wsadza kartę, ale widzisz, że to nie. Tadam! Tadam! Proszę Państwa, od razu łazieneczka. Bo zaraz na pewno tak czysto nie będzie. Proszę Państwa, od razu kolacja. Tak. Cowboy, słuchajcie, był ukrany. A, ładnie, żółciutko. Jak jesień. Dla jesienia pokój. Pa, telewizor pa, mamy. Zaraz, ja zajmuję te łóżko. Wiedziałam. Standardowo. Wiedziałam. Jak ktoś się włamie, to najpierw ciebie zaatakuje. Teraz tak, standard, trzeba odsłonić okno. Tak ostatnio odsłoniłaś. Może ten hotel jest przy bloku. Ale bynajmniej taki. Goście się na mnie patrzy, idzie sobie. Dobra, ja muszę się napić wody i rozpakować. I ściągnąć buty. Tsunami. Tsunami. Mam laptopa.
gdyby mi się zachciało montować, bo ogólnie mam dwa zaległe vlogi, przedtem chciałam je publikować i raczej wątpię, że ja to zrobię. Może jeden jakoś, może połączę je ze sobą, nie wiem. Bułeczki mam z serem, jakbyś chciała. A widziałaś ostatnio, jak z dziewczynami cię przedrzeźniałyśmy na filmie? Nie, miałam pewnie. Ja muszę montować, ja muszę montować. Zostaw ten komputer, ja całą nas muszę montować. muszę to zobaczyć, bo jest to właśnie ciekawe. Zaraz pójdę kosmetyki zanieść. Moja kosmetyczka. Jak tu ciemno! Dlaczego nikt nie mówi, że tu tak ciemno? Nie da się już bardziej zapalić, są tylko w tym pokoju to LEDy. Nie ma takiego centralnego światła. Wiedziałam, że czegoś nie wzięłam, bo wzięłam taki coś. Czy ten obraz jest ciągle przybliżony? Czy ty nie oddaliłaś go? Przepraszam. Poczekaj. To pierwszy dzień w tej pracy. Jezu, to na przybliżeniu się nagrywało. I ciemno przez to było, widzowie, wybaczcie. No mi zostaje zwolniona. Dynie. Cześć, jakbym z mamą pojechała gdzieś na wycieczkę. Idziesz na pieszo do domu teraz. Tak mnie potyrałaś, że nie jestem, nie? Dlaczego, że z mamą? No bo ten, co? Jedzenie wzięłaś. No bo jak ja zajeżdżam do hotelu o godzinie północnej. Północnej? No o północy. No to... Tu restauracje już są zamknięte, nie? Może tym razem przykleję rzęsę, może się nie wyrobię, kto wie. Moją paletkę. A ty co tak siedzisz, się modlisz? Nie ma... O, duże lustro jest, fajnie, tam się będę modlować. No więc tak, spodnie mam czarne. Je widzieliście na vlogu. Ciemno jest, to mało widzicie. Safe? No. No. No, więc mamy ten. Mamy spodnie. Skarpety już naszykowane. Jutro wyskakuję w żółtej katanie. Przebiorę się w drugą bluzkę, najlepszą na świecie. Też pogiętą. Bella Style. Tom. Miałam w tej bluzce w ogóle być na tym spotkaniu. Ale tak do stylu, wy bardziej mi ten Lucky Block. Więc to będzie najwyżej na następny raz. Czy coś. I woreczek oczywiście będę brała na spotkanie też standardowo, żeby schować najważniejsze rzeczy. Ty wyglądasz w tej chwili tak. Aha! Pokaż, daj. Patrzcie, ona mnie do tego porównała. Czy ja tak wyglądam? Teraz sprawdzimy kanał Nami. Nie. I zobaczymy film. Nie przepraszam za tego psa, nie pokażę. I zobaczymy ten film, gdzie powiedziała, że mnie naśladuje. Hejo, dziś nagramy 20. Hejo. To pod koniec prawie. O nie. Ale to każda z was mnie naśladowała, tak. I każda sobie robiła osobny domek? Aha. Chcę mieć konia. Co? Co? Naprawdę na tym słońcu za dużo przesiedziałaś. Taki pocisk. Ja nie chciałam nigdy konia. Przecież ja nigdy o tym nie mówiłam. Jaki majestatyczny kucyk. Gdzie ty jesteś, Nami? Ty nie wiedziałam, że takie słowa znasz. Jaka Nami? Ja nie jestem Nami, ja jestem Kiciobella. Pozdrawiam trojaczki. Pozdrawiam trojaczki. Trojaczki pozdrowione. Ja muszę filmik nagrywać. Ja muszę montować. Szybko. Muszę montować. Muszę montować. I nie będę szła spać, bo muszę montować. Kto? Że kasa leży na podłodze? No. Hajs nie mieści się w banku. Tak, gdzie tak śpiewały? Kiedy to śpiewały? Wycięłam to. Muszę tak dobrze, żeby się zasłuchać. Proszę, babo, nie wycinać. Ale ja nie mówię ciągle, że muszę iść montować. Ale co to? Nie wiem. Taki mem się nasz grupowy zrobił. Bateria mi pada. Dobrze, że wzięłam ładowarkę. Ktoś się pyta, gdzie jest Bella. Oni odpisują, na pewno montuje filmy. Śmieszne, no. Nieźle. Napiszemy do Belinie, nie ma czasu, no montuję filmy. Zrobiłam sobie zdjęcie.
takie, kiedy jest wymeldowanie, śniadanie w ogóle, jest usługi dodatkowo płatne pod spodem. Nie pamiętam. Jest opłata za zwierzę. 100 zł. I dopłacić, bo tego nie zapłaciłam. Widzowie, pada bateria już w aparacie, więc muszę naładować go na jutro. McDonald's pakuje ponczusie w innych tych, żeby nie mieszać symeczków. Dobra, mamy różowe ponczusie. Testujemy. Dobra. Naprawdę. Jak taka? Bardzo dobre. Tylko mega słodkie są. To nic, to jest ten najkwaśniejszy. Co? To jest jeden z najkwaśniejszych. Spoko, jak jest zwykły, jak normalny pączek. Nie, nie lubię białej czekolady ogólnie, więc może tak uciekam od tego. Teraz orzechowy. Tak, bo nie czekoladowy, tylko orzechowy. O! Faktycznie. Nie jest brązowy w środku. Spodziewałam się, że będzie w środku brązowy, tak jak tamten był różowy w środku. To jest niby krem od Kinder Bueno, tak to mówią. Aha. Niby. Zmarowałam się. Bo ogólnie ten krem nie jest też brązowy, nie? Tylko jest jasny. Twoja mina mówi, żeby tego nie jeść. Okropnie słodki. Gdzie jest mój worek? Ja nie jestem cały. Ale tak, może taki Kinder Bueno. Nie, że Nutella, tylko orzechowe masło. Tego sobie brakowało. Trochę może tak smakować. Jakby no spoko, ma to takie smaki, jakie miało być, nie? Nie jest tak, że jest to oszukane. No jest teraz tak, wersja ostatnia biała. Biały w środku, biała masa, jakby bardzo podobny do tego poprzedniego. To wywalę, bo nie ma tu masy. Jakby ja nie lubię białej czekolady, bo ona jest po prostu dla mnie za słodka. Sprawdzam. Po zapachu w ogóle nic nie idzie wyczuć. Po zapachu wszystko pachnie tak samo w tym maku. No i biały to mi się najmniej smakuje, nie? Najmniej mi się podoba. Nie. Ale obrzydziłaś mi teraz białą czekoladę, a ja jedyna czekolada, jaką miałam, to jest biała i gorzka. Nie smakuje mi biały. Bo ja też nie lubię białej czekolady, ale to też nie jest tak, że jak mam białą czekoladę i tak reaguję, bo nie. Jakbym miała wam polecić któreś, to jakby jak lubicie normalne ponczusie takie z nadzieniem wieloowocowym, no to ten taki różowy jest spoczko. Później ten orzechowy jakby co. Ale białego ja bym nie polecała, ale może są ludzie, którzy lubią białą czekoladę. No raczej na pewno, nie? Czyli ty na przykład. Dobra, a na przykład o mi w ogóle nie smakuje, jest okropny. Aha, no to nieźle. Uwielbiam białą czekoladę. No ja wiem, że ja nie będę kupować tych ponczusiów w maku, bo jakby ja to tak nie mam na to. Fazy nie smakują mi aż tak, nie? Ale ja też nie jestem aż taki duży słodzik. Dobrze, bateria w aparacie nam padła, ale na szczęście mam kabel, więc się podładuje przez noc. A my teraz idziemy się ogarniać i tak dalej i idziemy spać. Spać idziemy, nie? Nie. Jeszcze na imprezę jakąś. No, to słyszysz, co się dzieje za oknem? My idziemy. Słyszę, jakaś impreza jest. To i może my pójdziemy. Dobra, na dzisiaj słuchajcie, to koniec, żeby też nie przedłużać na tej słabszej jakości niż aparat. Widzimy się jutro już na spotkaniu. Pa! The next day. Kukuryku! Jerry is my room. Kukuriku, stawaj. Kukuriku. I co tam? Już się nachrapałaś? A ty też chrapałaś rano? Nie. Ja
A nigdy nie chłapie. Jezu, już vloga nagrywasz? Idę montować, idę zaraz montować. Nie wiem, co za spanie, muszę montować. Ale jeszcze chwilę. Jezu, ja mam tak spuchnięte oczy, że ja nic nie widzę. I się źle czuję przez ciebie. Czy od montowania? Nie, przez ciebie. Dzień. Bo człowieku, chrapiesz. I ja nie wzięłam teraz zatyczek do uszu. Ty jak nie chrapiesz, to od tego masz oczy spuchnięte? No tak, bo spać nie mogłam. No spać nie mogłam, człowieku. Kładłam sobie tą kołdę taką na uszy i nic to nie dawało. Aż w pewnym momencie ją obudziłam, by nie chrap. No i nic to nie dało. Dobra, ja już się ogarnęłam trochę w łazience i teraz ty się budź, bo ja idę już się zaraz malować i ci mogę zwolnić łazienkę i się wstawaj. No, bo ja się spóźnić nie mogę. Jak żeś to będzie szła za mną? Z buta. Za dziećem. No gdzie jedź do mnie? Ty, ona normalnie nie mruga, nie? Mhm. Ale wypas. Ciekawe, jakby Phoebe reagowała. Szybki czek, śniadanka. Pierwszy raz się spotkałam z tym, że ten, że są grillowane warzywa. Bo jakoś nie pamiętam, żebym tak miała właśnie gdzieś w innym hotelu. Więc znów smacznego. Ja jak zwykle spóźniona, może kiedyś zdążę. Nie no, znaczy ja nigdy się nie spóźniłam na spotkanie żadne, ale po prostu mam tu taką spinę, że nie zdążę czy coś. Bez sensu. Sznurówki jeszcze muszę wsadzić. No, oczywiście się prało. To ten. To nie wsadziłam do końca. Pyk, dobra, chociaż to zrobione. Jeszcze muszę się podmalować do końca, standardowo. Może też będzie jakieś spotkanie kiedyś, gdzie zdążę przykleić sobie rzęsy. Bo nie zdążyłam. Znów. Dobra, i to jest jakby bus, pas, ale nie tylko. W takim razie jedziemy tu. Bo my skręcamy już tu. Dobra, git. Okej. I znów czerwone, jak na złość, ekstra. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. A few moments later. Proszę Państwa, jestem już po spotkaniu, zaraz co nieco więcej opowiemy, ale słuchajcie, jeszcze tutaj sobie zrobiłam zdjęcie z takim banerem, który jest na galerii i właśnie Wam to pokazuję. Już bliżej się nie da przybliżyć. Ale jedziemy teraz do domu. Jest już nieco później, chociaż obecnie to już po 18 jest tak ciemno i jest właśnie w 6:30, więc nie wiem ile czasu jeszcze do domu. Zerkam i 5 godzin 20 minut. Po prostu masakra, słuchajcie. Ale nastawałyśmy na stacji, tankowałyśmy i w ogóle jadłam też, bo już musiałam po spotkaniu zjeść, bo jadłam tylko rano śniadanie, więc Subway wleciał. Połowa kanapeczki, została jeszcze im połowa. Kawusia, słuchajcie, no już końcóweczka i ona mnie obudziła. I ogólnie kilku
z was mówiłam, że nagrywam z tego dnia vloga właśnie, z tego całego wyjazdu. I na przykład tak, był jeden fan, który powiedział, że w 2018 roku ja go kiedyś załatwiłam w Tajkunie i on to pamięta i on mi tego nie wybaczył. Więc mu powiedziałam, że właśnie nagrywam ten film i powiem, że właśnie o tej sytuacji i żeby mi wybaczył. Więc mam nadzieję, że tak będzie. Druga fanka mówiła, że kiedyś gdzieś robiła jakiś rysunek skina mój czy coś i gdzieś opublikowała, ale ja go nie widziałam, więc też niech wybaczy mi. Ale tak ogólnie, już nieco poważniej, to była na przykład taka dziewczyna, która mi mówiła, że ona tam nie mówiła dokładnie, ale mówiła, że ma chorobę, miała czy ma, nie wiem, i po prostu jakby jej noga była zagrożona i mówiła, że chyba czterech lekarzy, jeśli dobrze zrozumiałam, bo tam było głośno, czterech lekarzy mówiło, że jakby uratować to tylko amputacja. I ona mi powiedziała, że pewnego dnia właśnie odpaliła mój film i ja na filmie mówiłam, żeby się w ogóle nie poddawać i jakby walczyć i tak dalej, nie? I ona po prostu to wzięła do siebie i właśnie walczyła. No i wiadomo, że na tym spotkaniu nie było czasu tak więcej gadać i nie wiem, w jaki sposób ona to dokładnie zrobiła, ale tak czy siak przeszła przez to i właśnie nie wydarzyła się żadna amputacja i w ogóle i się bardzo cieszy i była właśnie wdzięczna. No, więc tak sobie pomyślałam, że właśnie jak opowiedziała mi taką historię, to ja też ją tutaj powiem na vlogu. I w sumie tak. I jeszcze widzowie do mnie przychodzili z takimi książkami i mówią mi, narysuj mi coś albo napisz mi coś. No to ja wtedy tak robię. Na przykład jednej napisałam, że wierz w siebie zawsze albo coś takiego, nie? Szybko zamykam i one później to sobie gdzieś tam mają dopiero później zobaczyć. No, więc słuchajcie, w sumie tak, żeby taką kropkę nad i nad tym, to naprawdę jakby wierzcie w siebie. Nie poddawajcie się. A ja się też nie poddaję i jadę do domu. Jadę do domu. Pomyślałam, że teraz po prostu tu w aucie już też dokończymy tego vloga, bo ja znam siebie i wiem, że już później będzie mi ciężko i zaraz bym odpaliła końcówkę tą vloga za, nie wiem, 7 dni. To jest bez sensu w ogóle. Więc teraz to dogrywamy. Dużo ludzi się pojawiło, naprawdę totalnie się nie spodziewałam. Spotkanie się przedłużyło o godzinę czy ponad? Półtorej godziny. What? Aha, no to na Instagramie was okłamałam, bo powiedziałam, że godzinę dłużej. Więc no nawet nie wiedziałam, ale wiecie, ja ogólnie, bo te spotkanie miało być od 12 do 15 i ja i tak robię zawsze tak, że czekam do ostatniej osoby i ja tam słyszałam w ogóle głosy, że wiesz, tam dzieci płaczą, w ogóle boją się, że wiesz, no ja sobie pójdę, nie? Ale ja nigdy nie idę i zawsze czekam do ostatniej osoby i zawsze ta ostatnia osoba w kolejce miała właśnie te zdjęcie ze mną, więc no, tam wiesz, organizatorzy się stresowali, ale ja powiedziałam, że ja zostanę, bo ja zawsze zostaję, więc no. Co nie znaczy, żeby przychodzić na ostatnią chwilę. No, starałam się, żeby ładne zdjęcia ostatecznie wychodziły i w ogóle, żebyście byli zadowoleni. Nawet takich zdjęć z galerii, które galeria przygotowała takie zdjęcia z moim face'em do podpisu, nawet ich zabrakło potem. Ale wiedziałam, że ludzie sobie pomagali, tam wydawali kartki z czegoś tam i dawali sobie, żeby właśnie mieć podpis, więc fajnie. Byłam w Rossmanie. No. I dziewczynki były prawie na końcu kolejki. No. Jedna z nich pobiegła szybko do Rossmana. No. Bo słyszałam, jak rozmawiał właśnie przez telefon. No. Drukowała szybko twoje zdjęcia z Instagrama i leciała dalej do kolejki. A. I rozdawała wszystkim tam, wow, którzy byli. Wow. No. No, ale to takie jest częste, że właśnie robicie sobie ze mną zdjęcie w kolejce, idziecie do Rossmana i jeszcze przychodzicie. No dzisiaj to pewnie tak nie było, bo naprawdę było bardzo dużo ludzi. No też tak jest, że jak jest na przykład nieco mniej i wiemy, że w tym takim 3-godzinnym czasie się wyrobimy, no to zawsze są te pozdrowienia i jakieś tam filmiki i TikToki się też zdarzają. A dzisiaj to naprawdę było mega dużo ludzi. A bałam się, szczerze mówiąc, że będzie mało.
nie wiem, jakoś tak byłam nastawiona, że będzie mało ludzi, nie? Bo, ale to dlatego, że ja sobie myślałam, a Białystok na jakby końcu tak jak naprawdę Polski, nie? Tak jak Szczecin. Mówię, może ludzie będą mieli daleko, ale w sumie jak sobie pomyślałam z Warszawy, to tam ile, półtorej godziny, czy może dwie? To nie tak daleko w sumie. A w Warszawie dużo ludzi przecież mieszka, więc myślę, że też stamtąd dużo przyjechało, ale no nie. No, dużo w ogóle nastolatek, nastolatków było. Oczywiście, że zbudowaliśmy dzieciństwo. To jest taki... Ja na Instagramie powinnam mieć bio. Tam Kitty Bella, bla bla bla, zbudowała dzieciństwo. Wszyscy to mówią, nie? O, mam bransoletki wasze, jeszcze nie ściągnęłam. Ogólnie, jakbym miała wszystkie bransoletki wasze nałożyć, to chyba miałabym je na dwóch rękach do łokci, albo i może by się nie zmieściły, bo ja mam specjalny taki worek, gdzie je mam. Kilka się... czy może kilkanaście się zerwało niestety, bo były takie delikatne albo coś, albo też niektóre mi się nie mieszczą na rękę, bo są trochę za małe, ale zbieram. Na razie, w sumie powiem wam, że a propos kolejnego spotkania, na razie nic nie wiem na temat jakiegoś kolejnego, nic nie ma w planach, więc nie wiem, ale może się coś takiego wydarzy. Może Vito i Bella House zrobiłabym jakieś warsztaty tym razem, tak w listopadzie, może coś, warsztaty oczywiście no biletowane, bo to jest na ograniczoną ilość osób i jakieś takie chyba Andrzejkowe może by się przydały czy coś, bo to Andrzejki w listopadzie. Ale tak czy siak się nie wyspałam i już to mówiłam nami, że chodzi o to, że jakby może tak miało kilka osób z was, że po prostu wiecie, jakby macie wrażenie, że oczy zamknęliście i zaraz otwieracie, że ta noc zleciała tak mega szybko i mi tak właśnie zleciało. I więcej ze mną oficjalnie ogłaszam, nie jedziesz, bo chrapiesz. Nie, to nie było dychanie. Ale jak mnie Bella przebudziła, żeby przestać chrapać, się położyła i sama się zaciągła, a ja mówię, ty też chrapałaś nad ranem. Jak ty sama? Jak ty sama chrapałaś, to ty jak mogłaś mnie słyszeć, że ja chrapię? Zanim poszłam spać. Ty od razu poszłaś budzik spać. Budzik ten. No jasne. Wytegowywałam. No oczywiście. A ty wtedy... A ty... No na pewno. Boże. Mocniej bym zrobiła, ale mnie gadło boli trochę, no bo właśnie dużo gadałam i mało chrapałaś. Sama chrapałaś. Ty jesteś chrapak. Nie. No. Jak ktoś teraz jest do tego momentu w filmie, to niech w komentarzu napisze chrapak, to ja zostawię serduszko na pewno. Tak, net było, chrapak był. Tak jest. Dobra, jedziemy dalej. I słuchajcie, no, jak wam się podobało, to zostawiajcie łapy. Łapy i suby. I widzimy się za jakiś czas. Pa!